Oczyszczamy mapę i co tutaj mamy oprócz tego biednego młodego dzika, który zaraz, właśnie już teraz nie żyje. Mamy tutaj chatkę ogra, w której mieszka kto? Nikt inny jak jak niezadowolony ogr. No i cóż, spróbuję go zabić po prostu, no bo cóż. O, bardzo ładnie kiel. No i co mogę o nim powiedzieć? Czemu jest niezadowolony? Ano pewnie dlatego, że tam na dole, gdzie jest nowa wioska, on tam miał mieszkanko, ale go ludzie wypędzili. No i już niestety nie ma mieszkanka, musiał się tutaj przenieść. No cóż, on tego jak widać nie lubił. Nie spodobało mu się. A to słaby jego zak. Kir, sorry. Mylą mi się. Ajajaj, kiel by mogła naprawdę częściej trafiać. Jak już trafi, to żeby był mocny ten cios, a nie taki po troszkę tylko. Spróbujmy bić go w klatkę. A, jak widać, nie opłaca się, bo po 4 idą obrażenia, więc nie, niestety nie. Więc muszę jednak mieć nadzieję, że wpadnie parę dobrych ciosów pod rząd, tak jak z tymi głodnymi ogrami, które mimo wszystko jednak były słabsze, dużo, dużo słabsze od tego ogra. Mniejsza zbroja i ogólnie nie wiem, czy obrażenia również gorsze, ale zbroja na pewno mniejsza. Ojejku. Fatalnie, jeszcze te żaby przyszły w takim momencie. Ach, nie mam czasu na... No, jeszcze jeden cios kiel. A, świetnie, kurczę, żaby mnie trochę tutaj przeszkodziły mi, no, ale udało mi się jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Jaka nagroda? 835 sztuk złota. Cudownie, cudownie. No, to tyle, co tam chciałem tu póki co pokazać. Powiem tak, tutaj na to miejsce, tutaj koło jaskini trolla, po tej, na tej takiej wysepce, że tak powiem, można sobie tutaj ładnie nabić w dość łatwy sposób doświadczenia. Dlaczego? A to dlatego, że jak widać, tutaj są dorosłe białe wilki, które mają bardzo słabe statystyki, mają po 50 punktów zdrowia i no i raczej są słabe, nie? Nie wiem jak tam, po ile chodzą kły dużego białego, dorosłego białego wilka i młodego, ale mimo wszystko jednak dobrze tutaj nabić sobie trochę expa na tych wilkach i to trochę dziwne te wilki. A tutaj proszę bardzo, od razu wyskakuje na nas dorosły czarny ten wilk z trzema, dzik z trzema skórkami. Nie wiem, strasznie słabe te wilki, co mnie trochę dziwi, szczerze powiedziawszy. Cóż, nawet niepotrzebnie wyłączyłem nagrywanie, bo co chwilę przejdziesz kawałek tutaj w tym podgórzu i już się coś ciekawego dzieje. Proszę bardzo, mamy kolejnego przeciwnika, jakim jest niezadowolony ogr. Tutaj również mają chatkę, więc zrobię to co zawsze. Spróbuję go pokonać. Dobra, spróbujmy się wycofać, zanim ten drugi ogr również na nas napadnie. No i róbmy to co zwykle, czyli po prostu zabijajmy te ogry. Najpierw jednak dziczek, bo jest jednak to większa przeszkoda dla naszego bohatera. No a może nie tyle w kwestii obrażeń, co w kwestii łatwiej go zabić, a obrażenia również zadaje jakieś dość mocne. No, jak widać, ten pójdzie dużo łatwiej, chociaż ma takie same statystyki, ale widać już ledwo co może się przez zbroję Kira przebić ten niezadowolony ogr, więc po prostu no, zbroję już nie będę raczej ulepszał. No chyba, że sam znajdę jakieś materiały lepsze niż skóra leśnego jaszczura, czyli no tych nie liczę tych skór z jaszczura, niczy tych skór z jaszczura jeziornego, czyli niebieskich, tylko po prostu już chodzi mi o skóry typu
o skóry typu ten, no, górskiego jaszczura czy trolla. No, było parę troli, więc może nie cały komplecik, ale na pewno zrobi sobie hełm z trolla i nie wiem, może rękawiczki, buty i coś w tym stylu. Kolejny niezadowolony ogr. I niestety, krytyk za zero. Czas w plecy do tego. No cóż, aha, czemu ja siedzę z siekierką, a nie? Tak jak powinienem, z mieczem, kurczę. Nie wiem. No, chociaż niewielka różnica tak naprawdę. Ej, schodzi ten ogr dość szybko. Chociaż tamten był lepszy, mi się wydaje. Mają tu jakąś skrzynię, mają, ale wow, ale na pewno będzie raczej ona zamknięta dla nas, więc no niestety. Tak, i myślę, że teraz już będę pakował użyj kradni przy kiel. Tak myślę. No bo już ma dość tego, chociaż przydałby się, mimo wszystko atak by się przydał, ale no, nie mogę, nie ma kiel tyle doświadczenia, żeby na wszystko ją było stać. Więc, a chcę już te skrzynie otworzyć, bo tam na pewno są jakieś miłe, fajne nagrody. Gini. Jeden dobry strzał, o nie. Dobra, i teraz ogr ginie. Ale ten ogr był głupi. No cóż, zobaczmy, skrzynia zamknięta. No niestety, no i mamy trochę twardej skóry. No cóż, znaczy pieniędzy. Plądrowałem sobie dalej i patrzcie na co natrafiłem, na błotną Banshee. Zobaczmy jak mocny jest to przeciwnik. Niby obronę ma słabą, ale za to ma dość dużo ataku. A chociaż obrażenia również nie należą raczej do jakichś mega, więc spokojnie, no widać. No, spodziewałem się większej przeprawy, no jak widać dość łatwo nam poszło zabić tą Banshee. No, otrzymujemy płaszcz Banshee, no miło. Jak będzie coś jeszcze ciekawego na tym bagnie, to wam to pokażę. Oczywiście musiała się przybić do nas magiczka Banshee. Ale jak wszystko na gipad, jest bardzo słaba, jeśli chodzi o obrażenia. To mnie strasznie dziwi. To naprawdę nie powinno tak być, że ta Banshee, no po prostu... No co, jest... Nie jest dla nas żadnym przeciwnikiem. No szkoda. Chociaż... W obozowisku białego wilka, jak widać, nie ma białego wilka, ba, nawet nie ma nikogo. Ale co to może oznaczać, że w tym oto miejscu będzie jakaś misja na 100%, bo no, nie byłoby tutaj tych domków, właściwie tych, namiotów, wolnych łowców, jakby tam nie było nic ciekawego, no cóż. I co mogę jeszcze przyznać, że całkiem ta mapa to już się całkiem zmieniła i naprawdę jest fajna. Są dwa trolle, te Banshee były, te wilki, naprawdę fajna sprawa. Ale tak czy siak, no dość łatwo mi udało się oczyścić wszystko, nie licząc tych troli. I został jeszcze, co zostało? No, jak widać, przegapiłem parę żabek. No, ale mniejsza z tym troszkę, szczerze powiedziawszy. To, co ciekawe jest naprawdę, to, że została mi tylko ta nowa wioska. Jestem bardzo ciekawy, co znajdę w środku. Pewnie ludzi i gobliny, no ale cóż. Dobra, wejdźmy do ochotniczego obozu, no czy jak to tam nazwać. I tutaj jak widać jest wielki obóz i dość fajnie zrobiony. Mają klatkę z królikami, tutaj chodzi sobie gościu. Tam sobie gadają, tutaj ten, tu stoi ten czerwonogłowy. Tutaj mamy ulkę uszastą, no fajnie. I cóż, cika sobie palą, no patrzcie. Ale z tym, z kim możemy porozmawiać, to jest Bor Spryciarz. Okej, fajnie.
biedny goblin tutaj ukrzyżowany, że tak powiem, no cóż. A to jeszcze nie wszystko, co oni mu robią. Zapoznaj się z atamanem. A вот i spasiciele naszych ребят. Ну, наконец-то. My все вас так ждали. Ja Bor, ataman wolnych ochotników. Это наш лагерь. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Для меня большая честь познакомиться с тобой. От орков я много слышал о вольных охотниках. Говорят, в войне между людьми и орками вы на стороне орков? И да, и нет. Люди из поселка всегда считали нас врагами, хотя мы их и не трогали. Ну, почти не трогали. Поэтому в этой войне мы скорее сочувствуем оркам, чем поселку. Но это их война, мы не вмешиваемся. Ой, как благородно. Я бы так никогда не смогла. Поселок считает вас врагами, а вы ни разу не воспользовались случаем, чтобы им отомстить. А сейчас такое удачное время, ведь идет война. А ты хитрая девчонка, ты мне нравишься. Вообще-то у меня была одна идейка, но боюсь, что мои ребята недостаточно для нее подготовлены. Мы ведь охотники, а не воины. Да не скромничай. Вон какие у тебя орлы. Глядя на них, у Кель прямо дух захватывает. Ну, это они с виду такие, а настоящие битвы они не видели ни разу. А вот вы — это совсем другое дело. Помогли бы вы мне. Я хочу помешать поселковым охотникам. Они повадились в наши края на охоту ходить. Да мне не то чтобы жалко, места на всех хватит. Но ведь я о своем лагере думать должен. Детишек-то вон сколько, и всех кормить надо. Хорошо, мы посмотрим, что можно сделать. Ой, как хорошо. Только вы с ними уж поаккуратней. Чтобы они не мучились сильно. Чтобы раз, и от первого удара умер. Ух, не нравится мне этот атаман. Слишком сладко поет, а глаза злые-злые. Надо быть с ним осторожнее. Так, пewnie, атаман jest zły, ale orki już są w porządku. Oj, Kiel, Kiel, jak ty coś czasem powiesz. Nie, naprawdę, no tutaj i co? Otrzymujemy kolejną misję, jaką będzie zabicie. Wiedziałem, że gdzieś tam będzie misja. Zabicie naszych ludzi z nowej wioski. Kurczę, biedaków. Przynajmniej dużo pieniędzy za to otrzymamy, więc możemy udawać, że jesteśmy killerami. No cóż, jeszcze tutaj jest jedna postać, Ulka Uszasta. A eto вот poznakom się Ulka. My ją jeszcze Uszastej zajmiemy. Потому как все она слышит. Фу, жаба в развалинах квакнет, а Улька услышит. А потом еще и всем об этом расскажет. Иногда полезные вещи рассказывает. Мы ей за это помогаем хозяйство вести. Ведь одна живет, тяжело ей. Правда, Улька? А что Улька? Чуть что, сразу Улька. Ну, какие последние сплетни слышала. Посвяти нас с Киром в них. А что я слышала? Ничего я не слышала. Вот только гоблины у заставы болтали, что в средних горах гриб волшебный вырос. Там еще говорят, сам избранный волшебный цветок нашел. А теперь вот гриб вырос. Говорят, что такого большого гриба никто еще на Гепате не видел. Вкусный, наверное. Ой-ка, ты меня разочаровываешь. Думал, ты что-то путное расскажешь, а ты про какой-то гриб. Ну почему? Очень интересно. Если гриб волшебный, то может он для чего-то пригодится, может? Ненавижу дождь. Tak i... O, patrzcie tu jeszcze. Proszę bardzo, ten koleś podpalił to ognisko i ten biedny goblin aż zaczął cierpieć. Szkoda, że więcej tych dźwięków nie ma. No cóż, biedny, biedny goblin. Tak. To, o czym ta Ulka mówiła, no to Ulka Uszasta, no to o tym... O jakimś grzybie w środkowych szczytach? Co? O czym wy gadacie? Jakieś dziwne rzeczy opowiadacie? No cóż, do środkowych szczytów również pójdziemy, ale po tego grzyba, który będzie, nie wiadomo, może tu gdzie, nie wiem, gdzie, gdzieś na pewno będzie, ale to dopiero tam udamy się później, a póki co wykonamy tę misję z niefortunnym polowaniem i zabijemy ludzi.